Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Mistrzów Minecrafta i Magii. Dzisiaj z nami Janek. Dalej masz dwa zgony. Cześć. No tak, tyle mnie nie było. Jestem zajęty swoimi seriami. Tak, ja w międzyczasie, ja zresztą zobaczysz co zrobiłem na odcinkach. Jeśli chodzi o to co robiłem poza kamerą u siebie, to głównie rozwijam swoją bazę. Gdzie wyszedł cały czarkoł? Dobra, znalazłem. Jak tam, Janek? Jesteś gotowy do tam craftowania? Nie, absolutnie. Zbieraj, zbieraj. Znaczy nie no, możemy coś zacząć, ale póki co to craftuję rzeczy do tego wszystkiego. I tak jesteś chyba najbardziej ogarnięty z tym craftem w tej chwili na serwerze. Bo masz już No tak. ten stół. Ja mam też jakiś research, nawet go ze sobą noszę. Wiecie, co tu są. Tylko. Ups. A propos się te zbagowały. Karpel to jest bloki. Jak je rozbierzesz ręką, to znikają. Aha. Ich nie widać. Coś dziwnego. Muszę naprawić swoje narzędzia, bo mi się wszystkie skończyły. Młot, łopata. Ale przynajmniej już za chwilę będę miał normalny warsztat. Nie będę musiał siedzieć w bloku reaktora. Okej. No, no fajnie. Napełnimy sobie kamerpaka, weźmiemy go do plecaka, żeby ci nie latać przed oczami. I dobra, lecę do ciebie. Okej. Więc co tu jeszcze trzeba? Piecyk, 7 żelaza, łomatka. Weź tam jakieś żelazo. Dobra, to ja już wezmę. Wcześniej krzyczeć. Swoją drogą, wiesz co, ja zrobiłem support do tego, no, warpa dostałem, do Nomadys Packa na Cobblestone, ten taki, co tego tutaj z chisla wykorzystałeś, ten wygląda dziwnie strasznie w tej chwili. Zwykle jak coś robisz, to dziwnie wygląda, jeśli nie, chodzi o tekstury. Nie, wygląda brzydko, tylko tak dziwnie i na defaultie nie wyglądałby znacznie. Znaczy, ja pamiętam jak on wyglądał na defaultie, wcale się specjalnie nie różni. Po prostu teraz dostał takiej dodatkowej dziwności w 64x64. Na 100% czegoś jeszcze zapomniałem, więc to trzeba zamienić na siup. Kurde, nie zdążyłem zeskanować. Co? Aha. O, ja też nie zeskanowałem. Wpadam raz na jakiś czas do domków, do wszystkich i skanuję różne dziwne rzeczy. U ciebie już chyba wszystko zeskanowałem, co się dało. No właśnie, dobry miałeś pomysł z tym skanowaniem GF, a też to przed chwilą zrobiłem. No bo w sumie jeden piecyk może zostać. Słyszałem na jednym z twoich odcinków. I od razu poleciałem. No tak, tak, no, było miał bardzo dużo swego czasu. Jakaś śmieszna, a już zeskanowałem. Masz tu jeszcze jakieś fajne nody? No, gdzieś tam, jak pójdziesz w stronę tej kopalni. To są tam dwa. W twojej kopalni? Nie, obok. Obok tego wejścia. Może. Okej. Okay. Dobra. Ja zauważyłem jeszcze innego buga, że to stał craftem dla odmiany. No i co, nie widzę nic. O, potrzebuję żelaza. No, tam przy rzece powinno być. Biegnę i jak masz te nic nie widzę. Okulary? Nie masz. Nie, okularów, nie mam. O, co? Dobra, mam, znalazłem. Nie, biegam sobie z termometrem. Jeszcze nie zrobiłem okularów, ale posypało. Numer polega na tym, że jest wpadka, bo jak biegasz z termometrem, to kiedyś trzeba było patrzeć przez to szkiełko i dopiero widziałeś, a w tej chwili jest tak, że wystarczy, że masz w łapie i widzisz nawet jak ci gdzieś noda wygląduje gdzieś przy krawędzi ekranu. Też jest wtedy podświetlona. No to akurat no,
Nie. Śmieszne takie, ale nie, no to jest, tam ktoś się w kodzie pomylił pewnie, albo jakiś parametr źle wpisał, albo czegoś się nie dało, ale w sumie ja nie mam żadnych przeciwwskazań. Flower, flower, już mamy. Dobra, mam ten piecyk. Teraz trzeba znowu wziąć żelazo i parę złota, a ze złotem może być problem. A nie, mam 30. Okej. Okay. Jeśli o mnie chodzi, to złota jest całkiem dużo na spawnie w beczce. Bardziej by się żelazo już przydało. Złoto to tam mam. No, żelaza też tam jeszcze trochę znajdziesz, ale jest go zdecydowanie mniej. A propos, czy masz gdzieś tutaj jakieś pokłady Quarried Stone'a? Limestone'a jest od groma i siód wszędzie, a tamtego? Quarried Stone? Koło Gdzieś spawnu blisko jest to na nie pewno, ale... bardzo. No, na spawnie są dwa złoża, ale nie chciałbym rozkopać tej góry, bo to tak trochę Miałem ocie. gdzieś koordynaty Muszę poczekać na zapisane. Darka. Miałem gdzieś koordynaty zapisane w screenshotach, to ci potem podam. Ja muszę poczekać na Darka z rozkopywaniem spawnu, bo tam jest plan, żeby to jakoś ucywilizować, uładnić i w ogóle. O, to wreszcie nie ja się tym zajmuję. A, to wykupuję dobrze. ci węgiel z sufitu. No, prędzej czy później tak bym go wykopał, to ciesz się. Piec, no, przydaje co się. tam chcesz. Ten Dark chwilowo jest, będzie nieobecny, chociaż w sumie tak mi się wydaje, bo... O, tego nie mam zrobionego. Bo choruje podobno. No to słyszałem. Widziałeś nową teksturę tych desek? Nie wiem, ty masz chyba inne, ale... Ja mam support. Jeśli dobrze Dziwnie. Pamiętam z defaultu... Jeśli dobrze Takie pamiętam z kółeczko. defaultu, to one... A to kółeczko? No, Kółeczko takie to jakieś się robi w kółeczko z momencie, kiedy kropką masz wszedł. nodę w środku. To się robi, kiedy masz nodę teoretycznie, Znaczy w sensie ale chodzi mi o to powinno deski, nie o zniknąć. ten drewno. A, deski. To nie wiem, muszę zobaczyć. Ja mam support, może coś zawalczę, ale one i tak ładnie wyglądają na tym supporcie. Może są trochę zbyt białe. Długo się jeszcze zostało? Tak w ogóle, to co my planujemy zrobić? Bo ja mam strasznie wielkie plany związane z tą craftem swoją drogą, ale mam jeszcze kupę researcha, którego nie mamy. Muszę jeszcze wynaleźć infusion, mam już kartkę, czeka na odkrycie, ale mi się nie chciało z tym walczyć do tej pory. Aha. Okej, mam jedno takie, chyba na razie jedno wystarczy, nie? Ten alembik. A w ogóle masz cokolwiek, od tego zacznijmy, masz cokolwiek z alchemii wykryte? Alchemii. No mam wszystko oprócz Essential Crystallization, Alchemical Centrifuge, czyli są takie aspekty z rurami, których ja nie lubię. No i nie mam przerabiania i oczyszczania rudy. Nie mam Transmutation wykrytego, bo stwierdziłem, że niepotrzebne mi do niczego. No to ja mam podobnie, tylko że ja mam Crystallization, to wszystko to samo chyba. To mógłbyś zrobić Essential Tubes, skoro masz to odkryte, nie będziesz stał i patrzał, jak ja tylko ważę. Essential Tubes, tak? Aha. Będę potrzebował Quicksilvera. No właśnie, z Quicksilverem może być problem. Jeszcze nie znalazłem Quicksilvera nic. Ja nie mam, nie zbierałem. Nie no, Quicksilver się przerabia z tej czerwonej takiej rudy. Gdzie ona Amber? Się tutaj będzie w tą Mikodomikonie. Nie, a zabera są bursztyny. Ono się nazywa coś na M. Nie, Cinnabar, taka czerwona. Albo można z tego ją się kwiatka. Się przytapia i wtedy jest Quicksilver. Cinnabar? Albo z kwiatka. Cinnabar to też powinienem gdzieś mieć. Na spawnie na pewno są cinnabary. Gdzie tu jest? No tam w tamtym domku. Masz... Chciałbym to chyba przenieść. Masz strasznie nieergonomiczny układ swojej tej posesji. Wiem, tamten domek to był tylko o to, żeby zająć miejsca w tym gdzie większym będę mieszkał. Cinnabar. Blablabla. 15 sztuk. No to chyba wystarczy. I tak potrzebujemy tych mniejszych. Ja mam 6. A to ile ich potrzebujemy? No dobra. Znaczy, bo to jest Quicksilver. Bo chyba jest tylko jedno Quicksilver. Nie.
Czy nie? Czy są Nie, więcej? jest Quicksilver Drop. Że chyba nugget ze złota. Tak mi się przynajmniej wydaje. A jak się robi Quicksilver Drop w takim razie? No po prostu dajesz do craftingu jedno Quicksilver i masz 9 takich dropów. A, no to okej. Okay. Bo się już przestraszyłem, że nam nie wystarczy. No, czyli wystarczy jedno nawet cinnabar. To ja tu mam, tym przetopię szybko jakąś deską. No ja właśnie lecę z 4, więc to chyba już wszystko jedno. Widzę cię przez okno. No ja ci powiem, że ja tych cinnabarów tu nawet niespecjalnie zbieram. No bo to raczej nie jest aż tak Jakoś potrzebne, tak. nie? O, szkielet tu jednak żyje jakiś. Dobra, jest Quicksilver Drop. O, i możesz te tuby robić. Tam masz w craftingu, gdzie jest różdżka. No dobra, fajnie, a jakieś szkło, jakieś żelazo zostawiłeś No, mi coś? powinno tu Czy być mam coś. w domu przynieść? Jest szkło. A żelazo to No masz, rany. już ci daję wszystko, co mam. Nie wiem, jeszcze złoto, jakbyś potrzebował, i wis filter, bo czemu nie? Wyskakuj z portek. Nie, bo go jestem. To ja bym te słoiki zrobił. Słabo, słabo, No. Janek. Jesteś totalnie nieogarnięty w tym temacie. Gdzie masz to szkło? No, w skrzyni na dole. 5. Ała. Szkielet. Jeszcze gold nuggetów. No, uważaj, biega tam jeden. Szkło, 5 sztuk. A po co ci te rurki tak właściwie? Żeby do... A, już Do wiem. słoików wlać. Przy okazji te walwy byś zrobił. No, a masz słoiki? No właśnie w tym kierunku poszedłem do domu po szkło znowu, ale chyba nie mam. I na spawna będzie trzeba zejść. No dlatego mówię, że tak to u mnie wygląda. Weź sobie coś znajdź u mnie. Potem szukam pół godziny i okazuje się, że tego nie mam. Ja w sobie nie muszę przychodzić do ciebie po graty, bo mam swoje. No ja za to na odwrót przychodzę do was po graty, bo swoich nie mam. No ładnie, ładnie. Ja jeszcze muszę... Znaczy na razie mnie nie stać na magazyn, ale jak już będę miał ten... Jak to się nazywa? Miejscówkę ogarniętą, czyli mój dom niemalże. Tak jakby. The fuck, ale mi zlagowało. To... Raz coś się też przycina ten cały stół. Dobra, mam 5 rurek i 3 zawory. No to jakoś tam podłącz. A ja mam 4 słoiki. Super. Nie pamiętam właśnie, jak to się łączyło. Już dawno się tym nie bawiłem. Lepiej. Ale ogólnie nie będzie z tym żadnego problemu. Nawet zawór w sumie nie był potrzebny, bo w tej chwili masz tylko jeden alembik i będziesz mógł pakować do niego tylko do jednego słoika naraz. Chyba, no nie? No, to ryba, w sumie. Czy to byłby zawór, czy nie. No, ale zrobiłeś mi na ale zapas. Te zawory to mogę ci zostawić. No właśnie. Tak, będziesz miał gdzieś je włożyć. No do skrzynki gdzieś tam, obojętnie której. I tak będę szukał potem. Do górnej. No. Dobra, to cały zestaw do tego mamy. Teraz chcemy zrobić te lampy. Czy lampy masz wyszukane? Znalezione, może powinienem powiedzieć. Lamp of Fertility. Odkryte. Też tak może być. Nie, tych lamp nie mam. Jedyne lampy, jakie mam zrobione, to są te takie zwykłe. A, bo musisz najpierw Infusion odblokować. Arcane lamp. No tak, jeszcze nie mam. Leży gdzieś w skrzynce, czeka na lepsze czasy, aż mi się będzie chciało pisać. Po co ci dwa biurka? Trzy nawet. Dla wyglądu. Na razie to nie wygląda, bo tu nie ma podłogi ani nie ścian, chcę. ale także to jest ale taki... Ale i tak są ładne. Przynajmniej do body spaku. No imitować to taki bałagan tego magika. Robię. Ale dobra. Te Infusion no, mogłem ci chyba pożyczyć, wiesz? W jakiś sposób. Było coś takiego sharing is caring. Znaczy co? Jest. Sharing is caring to jest seria Cube Hamstera u niego na kanale. Aha. A to się nazywało Knowledge Sharing i jest na to, ale nie musisz, bo ja to sobie zrobię.
Dobra, ale na teraz Tylko nie. na razie mi się nie chciało. To muszę przeklikać po prostu, parę minut poświęcić. Więc na razie to możemy zacząć działać. Dobra, to najpierw jest Ty potrzebna zacznij działać. Jakie aspekty? zwykła lampa, najpierw jest potrzebna w ogóle do skraftowania, nie? Nitor, daylight sensor, dwa żelaza i amber block. O panie. Tą zwykłą lampę najpierw trzeba Wiesz zrobić. co? To ja myślę, że tutaj czas na zmianę filmu w kamerze. No, dokładnie. Widziałeś, jak idealnie. Tak, bo już znowu zacząłem nagrywać, bo się coś. O, wiesz co, poczekaj, może. Weź tego słoja postawę, bo go może zeskanuję. Nice. Jedno drzewko. Bez sensu. No. Trochę głupota. Tak. To który plan w końcu realizujemy? A, B czy C? Bo już najpierw żeśmy się okazało, że nie mamy marchewki, no to jeden zgon przypłaciłem szukając marchewki. Później się okazało, że jeszcze czegoś nie mamy, to drugi zgon przypłaciłem szukając piórek. Co teraz w końcu kraftujemy? Kraftujemy tą lampę, czyli plan A, bo No, już jednak. mam wszystko, No, a te piórka taki, czyli ten tak. jetpack taki kuszący był. No, jest kuszące, ale to tylko jeden byłby. Trzeba by zrobić najpierw jakąś porządną farmę tych kurczaków, to masz zadanie domowe. Dobra, masz tu jakieś grządki, żeby te marchewki posadził, bo one mi gotowe zgnić, tak jak to było No powiedziane. możesz, ale w jedną zostaw, bo wystarczy jedna tylko. Zeptałeś. Ups. Kurde. Ale masz beznadziejnie zaplanowane to pole. Tu masz wyjść. Furtkę, ale dobra. Już sobie poradziłem. Jest też bardziej dla wyglądu niż jak żeby działało, ale Koń by się uśmiał. dobra. Nie śmieję się. Dobra, tą marchewkę daj gdzieś tak naprzeciwko tego, naprzeciwko pszenicy. No dobrze jest. Co trzeba do tego? Jeszcze trzeba 8 torczów. Ale widzę, że Torcz. renderowanie siadło w tym. Bo raz widzę item dobrze, tak jakbyś powinien, a jak się odwróci 180 stopni, to widzę dwa skrzyżowane. To Coś nie wiem, jednak bo. jest zbagowany, tam krawcik tutaj odrobinę. Czekaj, wyciągnę jeszcze tą resztę tych aspektów z tego. Okej, okay, jest już. I teraz mogę zrobić 6 pochodni. Wiesz co, ja sobie jeszcze tą lampę zeskanuję, bo jej nie mam. Nice. Okej. No dobra, Okay. Wiesz, w no sumie mi by możemy się też odpalać. przydała. No to zanim odpalisz, to ją Ile sobie jeszcze zeskanuj, tego? później będzie problem. Ups, chwila, brakło mi jeszcze 2 pochodni. Normalnie. Wściekły alchemik przy pracy. Ups. Wow, ile aspektów. No. Pora dość. Marchewkę właśnie jeszcze. No, marchewka leży, już położyłem. Dobra. 8 tego. Możemy mieć też jakąś niestabilność, bo z tego co czytałem, moderatę. A to akurat jest łatwe. No, bo dopóki coś nie wybuchnie, to będzie ok. Parę razy mi się zdarzyło, że wybuch zniszczył przedmioty. Będą możliwe, że tylko będzie wypadać jakiś tam itemek. No jak się zniszczy marchewka, to może być źle. No, to jeszcze tam dwie rosną Fire w shardy ogródku. też nie mam. Nie mam fire Są na shardów już spawnie. więcej. To najwyżej pobiegniesz. Dobra. Biorę tą różdżkę i zobaczymy, czy wyjdzie. Ciup. No, coś się błyska. No, to patrz na tamtą mańkę. No, tej. Ojojoj, Kurde. marchewka. Biegnę. A to ją zniszczyło? Szybko weź to czymś zakryj. No. A, Weź zakryj nie ma coś, nic. paint, żeby. Jakiś blok. Co ty robisz? Nie. Stawiaj marchewkę. Zniszcz to. Już. Proszę, nie wypadnij. No co jest? Potrzebuję jeszcze jedno.
No cholera. Co zabrakło? Już. No jak na. A nie masz. Zabrakło jednego tego. Jednej świeczki. Jakimś cudem. O, coś Lepiej wybuchło. się streszczaj, bo za chwilę się tu może zrobić nieprzyjemnie. No, wciągnij. Nie wiem, co się proszę, stało z wyjdź. marchewką. Jest! Uff. Jest! Taka bzdura, a tyle emocji. Spociłem się. O, jest. Dobra. Nice. Rzuć ją, bo więc też mamy się tą zeskanuje. Lampę. To ja też. O, też sporo o, aspektów. No sporo. Bardzo dużo. No się nie dziwię. Taki błyn. Dobra, to... Mamy to i teraz będę musiał napełnić czymś słoik. To ty Tak. już możesz z tym pójść w sumie na spawn. W ogóle to A ja się by się zobaczę. przydało tak naprawdę zrobić ten... porządną farmę tych zwierząt prędzej czy później. Bo tak to na razie straszna Dictus improwizacja Essentia. jest. Czyli potrzebuję teraz życia, to do tego wezmę sobie butelki z mlekiem. O, masz głowę creepera. No, wypadło mi jeszcze nawet dzisiaj. Nice, bo nie mam. O, cross memorial też sobie zeskanuję. Masz jeszcze jakieś fajne rzeczy do zeskanowania? Niekoniecznie. No co tam mam, no to widzisz wszystko, nie? Bym potrzebował więcej słoików. Kurde, zanim ja to teraz napełnię. Flux flu. Trzy. Chyba mi to twoje kraftowanie zaczyna bokiem wychodzić. A co ja mam poradzić, no? Trzeba tyle do tego. O, ja też mam flux flu. No jak żeśmy w tym tencie tam stali. Swoją drogą, no. Ciekawe, czy już wymyślili i w jaki sposób się go można pozbywać. No, o, ja ten, po prostu ale... stawiam blok w to miejsce. No tak, ja różne dziwne rzeczy robiłem. Najbardziej zaawansowany sposób to był zdecydowanie osuszający pole siłowe. Tego jeszcze chyba nic nie przebiło. Bo no, ja się muszę pozbyć tego. Wszystkie ściany z dachem miałem wtedy zrobione jako ten. Jako właśnie to pole siłowe. Lampa od spodu, czy może być z brzegu? Będzie z brzegu. Nie wiem. Jak chcesz. Będzie z brzegu, bo już wisi. Okej. Okay. Coś tu się źle robię. Tak. Poczekiwaniu na ciąg dalszy programu zbieramy kaktusa. Jakiego kaktusa? Poza kaktusa? No, bo się przydają. Barwnik, uszczelniacz do rur. Pakuły znaczy. No. Się przydaje. Dark któregoś razu walczył, to się okazało, że nie ma. No, a ja w międzyczasie mogę się pochwalić, że tak, chodząc i... Ej, tu jeszcze jedna wiocha była, taka malutka, z dwoma budynkami, dosłownie. Dwa budynki i studia, słuchaj, nie zauważyłem jej, taka mała. Ogólnie znalazłem tutaj w okolicy, ty tego nie widzisz, ja to na razie na minimapie obejrzę sobie w powtórkę. Znalazłem super wielką wioskę. Śmieszny biom zrobiony z Gravela i genialny tutaj mega hiperkanion. No słuchajcie, tu się aż prosi o mieszkanie tam. Jakby to znalazł wcześniej, to bym nie siedział na tej górze, na której siedzę po prostu. Tylko bym zrobił tutaj. To jest pychotka po prostu. Aż kurczę baka po wsiądę, zanim ktoś tam się zbuduje. Nie, naprawdę słuchaj, świetna. Góra jest bardzo wysoka, jest przecięta kanionem. Takim w prawie pionowej ściany jest taka jakby, nie wiem, jakby to takie wyjęcie w niej, jakby dolina, taka półokrągła, jezioro, słuchaj, odlot. Aż się prosi, żeby mieszkać na jednej z tych ścian. No i również znalazłem wulkan, a to moja baza zaczyna wyglądać coraz lepiej. Chyba muszę powiem ci, że te na rakiety to całkiem fajny pomysł miałeś. Dziękuję. I ogólnie wygląda też nieźle. Ten budynek reaktora zrobił się strasznym prostokątnym, bo to robiłem do niego trawnik. Będę musiał trochę ten teren przerobić, żeby wyglądał trochę bardziej wiarygodnie. To teraz to nie wygląda najlepiej. No ale to terraforming to tam. Coś wymyślę. Gdzie jesteś? Czekamy na ciebie.
No, w domu dalej, ale jeszcze chwileczkę. Tylko uda mi się te aspekty wyciągnąć. Bo chodzi o to, że mleko ma bardzo dużo aspektów i ciężko jest wyciągnąć ten, który akurat chcę. A, nie mamy. A to. A, masz to mleko? Ten, to ja może zeskanuję, bo nie przypominam sobie, żebym to robił. Nie, już nie, już spaliłem. A. Nowo Fames. Ja się pozbędę mojego expa. Ups, zanim go stracę do końca. Zbiornik się powolutku napełnia. Mam 5 Victusu. Nie wiem, czy to wystarczy na chociaż jedno takie rozmnożenie, ale zobaczymy. Ja tego nigdy Musiałbym nie więcej tego używałem, mleka tak zrobić. naprawdę. Ja tam zrobiłem w drugim sezonie, o ile pamiętam, coś takiego. Wypełniłem 3 słoiki Victusem, wyobrażasz to sobie. Teraz mi ciężko jest do połowy jeden napełnić, a Znaczy, myślę, że weź mi to ja sprzed mam w tej głowy. chwili wiadro. Ja mam w tej chwili wiadro. Czy dalej się doi krowy przy pomocy wiader? No tak. Tylko, że potem musisz do butelki dać chyba, żeby tam A, cokolwiek z tym zrobić. what? No właśnie. Mleko się rozlało, ale jaki fajny buffik, hejsik, jedynka. I wszyscy No. dostali. No Co, ja nie działa coś? dostałem. No coś nie działa. Może za mało, może daje do Victus rozmnożenia 10. Essentia to function which can be fit by the lamp by touching it directly to an Essentia piping system. A, no Uuu. to rurkę trzeba dorobić. Essentia piping. No mamy rury. Są Dobra, u tylko. ciebie w domu w skrzynce. Już po nie biegnę, bo je tam Okej. wkładałem. Ale jak chcesz przyczepić słoik do tego? Albo w sumie no da się. Da się, oczywiście, że się Wcześniej da. wystarczyło obok ten. A, Nie no wystarczyło rozwija się. obok, Oczywiście pamiętasz, rury nie? dalej chyba są strasznie wkurzające do produkcji ogólnie. Wszystkiego. Wolę golema. Łatwiej się go. Essentia tube. Wiesz co, jeszcze w tym Mikonomikonie bym sprawdził, czy nie ma jakiegoś Essentia pump na przykład. Żeby trzeba było pompować to wszystko. To jest Essentia tubes. Tak, valve, ten. Wiem, że teraz są nowe możliwości, jeśli chodzi o przesyłanie tych esencji z node'ów. Że możesz wziąć jakieś takie maszyny dziwne, które łapią te node'y i potem te maszyny wyciągają tak jakby tą energię i mogą je przesyłać kratki, 1000 kratek dalej za pomocą takich kryształków. What? To tak zarąbiście wygląda. To chyba będę musiał No, sprawdzić, czy to takie jest w czymś, lasery w po prostu. Tomcrafcie? No. No, Ja jeszcze tego nie mam, ale to ja też, bo fajne nawet nie maszynki. słyszałem, to musi być nowe. No dobra, mam te rurki. No, Gdzie w to 4-2 jest? chyba wyszło. Postaw tylko dwie tu. Ups, coś nie działa. Coś nie działa. Weź mi to sprzed głowy, no. Twój camel pack, dziękuję. Jak to się łączy? Nie mam pojęcia. Ten Essentia Piping System. No jest napisane jak byk. Od tej mańki. Chyba musimy tą Aha. lampkę przewiesić. No. Nie mów, że ją zniszczyłeś. No zniszczyłem, ale wypada normalnie. Wstaw ten blok, 1, ten masz, 2, jak 3, będzie źle 4, 5, wyglądać. 6, 7, 8. Okej. Jeszcze jest napisane, że nie będzie działać, jeśli będzie więcej niż 8 zwierząt tego samego typu. Jest tutaj No 8 to krów, już poszło, więc. właśnie się rozmnożyło jedna. Tak? Zadziałało? Tak wyglądało, żeby jakby No, zadziałało. bo już tam, bo już No jest baby nie cow. ma esencji. No to pozamiatane. Ale patrz, jednak tam. Nie no, lampa może jest Owca. załadowana. O, różowa, No. lol. Kurczę, trzeba było wystrzelać te owce stąd. Ale przynajmniej wiemy, że działa. No. Czyli No i wreszcie nie bonus będzie dla nas. trzeba ten. Możemy sobie zabić krowy. No, tak. A potem się A same mięso rozmnożą. do zamrażarki. Dobra. W sumie owce też można by odstrzelić, ale to nie, ich nie odstrzeliwuj, bo ja potrzebuję O, wełny białej. 30 level.
Gracki. Ile jest Dobra. tych? Dobra, Dwie już, zostawiłem. zostaw. No, to w takim układzie patrząc na zegarek, ja myślę, że to będzie wszystko w tym odcinku Mistrzów Minecrafta i Magii. Nie wiem, czy Janek u ciebie to będzie jeszcze bardziej pocięte. Znając mnie, pewnie będzie, ale... Ach, jakiś. A później znowu wszyscy będą mówili, żebyśmy się dogadali, kiedy ten odcinek się pokaże, bo inaczej spoilery się robią. No, więc masz, No. oddaję ci rurki. Albo nie, czekaj, najpierw się sobie zeskanuję. Ja też bym musiał. O, jaki żart. No, Dobra, jedno żelazo. już mi się nie chce. Wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Mistrzów Minecrafta i Magii. No, cześć.